Cześć, to jest Gracjan Ostocki, witam Was i zapraszam na program Odchudzaj się z Gracjanem. Odchudzaj się, odchudzaj się, odchudzaj się, bo idzie wiosna. Odchudzaj się, bo idzie wiosna. Jeszcze wprawdzie za oknem śnieg, ale już powoli trzeba się przygotowywać do tego, że idzie wiosna, bo już luty. Jako, że w marcu może już być ciepło, no to trzeba będzie szczuplej wyglądać. Teraz niestety przez zimę wszyscy na pewno przytyli, więc teraz najwyższy czas pomyśleć o odchudzaniu się. I najważniejsze, żeby po prostu czegoś nie robić tak na hura. Po prostu już nagle robi się ciepło, wtedy nagle głodujemy, odchudzamy się. Nie, trzeba już teraz, w lutym, chociaż jeszcze jest śnieg, już teraz trzeba myśleć o odchudzaniu się, bo już jest luty. Więc, co jest ważne? Do odchudzania się. A więc do odchudzania ważna jest waga, 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 waga. Żeby po prostu wiedzieć, ile się waży. Waży, waży się. Trzeba się ważyć, prawie że codziennie trzeba się ważyć, żeby widzieć, jakie są efekty naszego odchudzania się. A teraz moje rady. Mianowicie, co teraz na początku naszego odchudzenia trzeba zrobić? Po prostu teraz trzeba pomyśleć o tym. Jeszcze nie jest taka pogoda, żeby gdzieś dużo chodzić, żeby na przykład gdzieś na świeżym powietrzu uprawiać jakieś sporty czy coś w tym rodzaju. Jeszcze ciągle śnieg leży. Trzeba poczekać trochę na stopnienie się śniegu, ale już teraz można pomyśleć po prostu o zmianie naszego wyżywienia. A więc po pierwsze trzeba z lodówki zjeść wszystko, od czego się tyje. A po drugie trzeba teraz nasze zakupy, jak robimy teraz zakupy, trzeba po prostu kupować tylko i wyłącznie rzeczy, od których się nie tyje. A od jakich rzeczy się nie tyje? Nie tyje się od na przykład groszku zielonego, mrożonego. Niestety jeszcze jest mało takich artykułów, jak już na wiosnę się pojawią jakieś ogórki, pomidory, tym podobne rzeczy. Tego jeszcze jest mało, a jak są, to są drogie i to są najczęściej z cieplarni, nie zawsze po prostu nawet są takie odpowiednie dla naszego zdrowia, ponieważ jakoś tu sztucznie hodowane i tym podobnie. Ale zawsze po prostu, zawsze można coś wybrać. I tak jak mówię, dużo jest mrożonek, także można kupować mrożonki i mrożonkami się żywić. Ważne, żeby kupować groszek zielony. Groszek zielony, jak się zje talerz takiego groszku mrożonego zielonego, to od razu jest człowiek najedzony, a od tego naprawdę się nie tyje. Tak samo nie tyje się od marchewki. Można jeszcze chyba też kupić marchewkę taką normalną, ale też można, jak się komuś nie chce tej marchewki strugać, obierać, to może też kupić sobie marchewkę mrożoną. Już jest taka woreczka mrożona marchewka. Nic, tylko na talerz się wyciąga, odmraża się, można ją podgrzać i jest danie. I od tej marchewki też się w ogóle nie tyje. Tak samo jest jeszcze dużo różnych rzeczy. Jeśli chodzi o picie, no to głównie jednak woda mineralna. Ale też czasami też można się napić soku jabłkowego, soku grejpfrutowego, soku egzotycznego, soku pomarańczowego, ale ważne, żeby te soki były stuprocentowe, bez cukru i bez kwasku cytrynowego, czyli takie stuprocentówki, soki stuprocentowe. Jeszcze taką poradą moją, tak na początek, bo to się wszystko rozkręci. Teraz na początek, póki jeszcze śnieg jest. Taką moją poradą jest to, żeby po prostu jak najwięcej chodzić.
żeby na przykład, no jak się gdzieś ma jechać niedaleko, bo jak to wiadomo, jak ktoś daleko gdzieś jedzie, no to musi wsiąść w pociąg, w autobus, czy obojętnie w co i jechać. Ale jak tylko są możliwości, to po prostu nie jechać autobusem, nie jechać tramwajem, tylko iść na piechotę. I to jest tak na początek. Zaraz właśnie wezmę tutaj, zważę siebie i zobaczymy, ile ja teraz ważę. I później będziemy kontrolować swoją wagę. W każdym odcinku będę ważyć siebie i zobaczymy, czy chudnę, czy grubnę. Mam nadzieję oczywiście, że będę coraz chudszy i będę się starać tak, żeby ta waga wykazywała coraz mniej. A teraz już siebie ważę, już przystępuję tutaj do ważenia się. Ważę, żeby waga była prawidłowo ustawiona, jest zero, wyzerowana. I teraz po prostu wchodzę na wagę. Wchodzimy na wagę i co się okaże, ile ważę? Ważę, ojojojojojoj, ile ważę, ważę, ojojojojoj, ojojojojoj, ważę 81 kilo, ojojojojoj, ojojojojoj, ale też taka moja rada, aby ważyć się jednak nago, ponieważ jak człowiek nago się waży, nago jest zawsze lżejszy. A teraz jestem nago i zobaczę, ile teraz ważę. Siubidubidubi, ile teraz ważę? Ile teraz ważę? Zaraz się okaże. I ważę 80 kilo. 80 kilo, 80 kilo, 80 kilo, la, la, la. A więc to jest waga teraz, na początku lutego, 80 kilo. I zobaczę, jak ta waga będzie się zmieniała podczas każdego następnego odcinka. Tak, więc ważę 81 kilo w ubraniu, bez ubrania 80 kilo. Zobaczymy, ile będę ważyć w każdym następnym programie. W nowej serii Odchudzaj się z Gacjanem. Zapraszam wszystkich na tą serię Odchudzaj się z Gacjanem. Razem ze mną odchudzajcie się. Mam nadzieję, że będzie ten tutaj wskaźnik coraz niżej spadał i coraz mniej się będzie ważyć. To był pierwszy odcinek Odchudzaj się z Gacjanem. Zapraszam oczywiście na następne programy, na następne odcinki programu Odchudzaj się z Gacjanem. A teraz już wszystkim mówię na razie cześć, bye bye. I już niedługo następny odcinek, w którym pokażę, jak dalej się odchudzać i co trzeba robić. Natomiast teraz wszystkich żegnam, do widzenia, do zobaczenia i odchudzajcie się razem ze mną. Odchudzaj się, odchudzaj się, odchudzaj się, odchudzaj się z Gracjanem, hej, hej. Odchudzaj się, odchudzaj się, odchudzaj się, odchudzaj się z Gracjanem, bo jak człowiek gruby jest, to niedobrze bardzo jest, bo lepiej, lepiej być szczupłym, bo lepiej szczupłym być, więc trzeba się odchudzać, trzeba się odchudzać, żeby zrzucić zbędne kilogramy, bo idzie wiosna, bo idzie wiosna, 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 radosna. Chociaż jeszcze jest śnieg, chociaż jeszcze biało jest, chociaż jeszcze jest zimno, ale już niedługo wiosna, więc teraz trzeba przygotować się. Do odchudzania trzeba przygotować się. Odchudzaj się, odchudzaj się, odchudzaj się z Gracjanem. Odchudzaj się też i ty. Na razie, cześć, pozdrawiam wszystkich. Na razie, cześć, pa, pa.